Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul i dzisiaj przedstawię Wam w oku Hincula ten oto pojazd, a jest to Prototipo Standard B, czyli średniak 9 tieru nacji włoskiej. Serdecznie zapraszam. Powoli zbliżamy się do końca, czyli do dziesiąteczki włoskiej, tak jest. Prosicie mnie o ten pojazd, ale najpierw, zanim go zaprezentuję w oku Hincula, wypadałoby zaprezentować pojazd wcześniej na miejscu 9, czyli Standard B, Prototipo Standard B. Powiem Wam tak, nie wiem dlaczego, ale bardzo, bardzo średnio mi podchodzą pojazdy z magazynkiem z trzema pociskami. Tak samo w przypadku Skody T50, jak i również właśnie Standard B. Nie wiem dlaczego, ale to jest może po prostu tylko i wyłącznie kwestia przyzwyczajenia. Z tego względu, że przykładowo, jeżeli posiadamy cztery pociski w magazynie, w przypadku na przykład dziesiątki i w przypadku włoskiej dziesiątki, i jeden pocisk gdzieś tam poleci sobie w kosmos, jak to zazwyczaj bywa, zostaje nam jeszcze trzy pociski, a w przypadku pojazdu, który posiada niestety tylko trzy pociski w magazynie, zostaje nam dwa i już jest wtedy problem. I moim zdaniem pojazdy z pociskami w magazynie w ilości sztuk 3 nie są aż tak przyjemne jak właśnie te, które posiadają co najmniej 4, a już nie wspomnę choćby nawet o tym pojeździe, który ma ich aż 6. Tak więc tu jest naprawdę niesamowity potencjał. Owszem, jest tak, że przeładunek jest krótszy i to o wiele krótszy, ale mimo wszystko czasami brakuje nam tego jednego pocisku gdzieś tam, gdzie sobie poleci w kosmos, żeby na przykład dobić przeciwnika, albo jest wiele, wiele innych różnych przypadków, gdzie ten jeden pocisk ratowałby nam na przykład sytuację. Tak niestety nie jest właśnie w tym przypadku. Druga sprawa, tu mamy automatyczny magazynek i pocisk ten ostatni nam się, powiem Wam, że dość długo załadowuje. Zresztą sami to zobaczycie w testach. Dzisiaj przetestujemy Prototipo Standard B właśnie ze Skodą T50. Z tego względu, że są to dwa, można powiedzieć, podobne pojazdy, aczkolwiek sylwetkami różniące się. Zobaczcie, jaka jest potężna skodzianka w porównaniu właśnie do Standard B. Prędkość maksymalna nie jest zła obu pojazdów, a powiedziałbym, że bardzo dobra. Sylwetka Włocha jest fajna, przypominająca mi troszeczkę właśnie niemiecki pojazd, czyli Leoparda PTA, zresztą sami zobaczcie. Ale w porównaniu na przykład do Leoparda, tutaj mamy działo 105 mm z uszkodzeniami 390 na strzał i jest to naprawdę niesamowity potencjał. A tutaj niestety te uszkodzenia są mniejsze z tego względu, że mamy 360 na strzał. Tak więc jest delikatna różnica. Najpierw omówimy sobie pojazd na suche dane, a później pokażę Wam testy tych właśnie dwóch pojazdów, czyli T50, jak i również właśnie Prototipo Standard B. Tak więc najpierw zobaczmy pancerz tego pojazdu, a wygląda on niezbyt imponująco, z tego względu, że słuchajcie, jest bardzo podobny sylwetką właśnie do Leoparda PTA. Tamten pojazd jest również bardzo, bardzo miękki, tak więc musimy się bardzo, bardzo pilnować. Kolejna rzecz jest fajna w tym pojeździe, właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, mobilność. Mobilność tego pojazdu jest naprawdę bardzo dobra i zawsze możemy jakoś ją wykorzystać, chroniąc nasz pancerz. I teraz moduły. Silnik 750 koni. Nie jest to może dość imponująca wartość, aczkolwiek mamy prawie 22 konie na tonę. Prędkość maksymalna bardzo dobra, 65 km na godzinę. Prędkość cofania 23 i szansa na pożar tylko 10%. Działo 105 mm i zobaczcie na przeładunek, 53 sekundy. Jeśli chcemy załadować, oczywiście bez żadnych wyposażeń, jeśli chcemy załadować całe 3 pociski. Czas celowania 2.30, celność 0.35, celność w ruchu 3.64, dość spora. Celność przy obrocie wieży 1.67, maksymalny zasięg 720 metrów, podnoszenie działa 20 stopni, opuszczanie mamy 10 stopni. Tu jest naprawdę niesamowity plus i komfort. Ten pojazd bardzo fajnie opuszcza działo. Seria strzałów, mamy 3 pociski i teraz przeładowanie w serii 3 sekundy pomiędzy pociskami, trochę długo moim zdaniem. I teraz zobaczcie, jak to wygląda właśnie jeśli chodzi o przeładunek tych pocisków automatyczny. Pierwszy pocisk ładuje nam się najdłużej, czyli 19,7, tak oczywiście bez żadnych wyposażeń, czyli bez wentylacji, bez dosyłacza, tak tutaj możemy załadować sobie dosyłacz.
Później mamy 17,7 i ostatni pocisk również dość długo nam się załadowuje, czyli prawie 16 sekund. Jest to moim zdaniem, słuchajcie, naprawdę kiepski wynik w porównaniu do T50, czyli do pojazdu czechosłowackiego. Tutaj jest zdecydowanie gorzej. Obrót 44 stopnie, opory gruntu 1,1,1 i 2,2. Obrót wieży mamy 34 stopnie, zasięg spota 390 metrów, szkoda, że nie 400. Radio 745 metrów i amunicja, 3 rodzaje pocisków. APCR-y na podstawie z bardzo dobrą prędkością, zobaczcie, 1450 metrów na sekundę. Hity już dużo, dużo gorzej i jest to naprawdę odczuwalne, 925 metrów na sekundę i pociski burzące 732 metry. Załoganci w ten sposób są umiejscowieni. To jest moja druga załoga, którą praktycznie nie grałem. Ja niestety tylko posiadam jednego dobrze rozwiniętego załoganta, który jeździ obecnie na pojeździe poziomu 10. Teraz zobaczmy jeszcze penetrację tego pojazdu. Mamy do wyboru kilka dział. Pierwsze jest 190 mm, później mamy 105 i właśnie ta ostatnia opcja już wymaksowana i teraz penetracja, zobaczcie, 268, tutaj jest spoko, tak samo jak mniej więcej właśnie na PTA, na Leopardzie, 330 na pocisku tym drugim, czyli na hicie i uszkodzenia, nie wiem dlaczego, tak jest, 105 mm mamy działo, ale uszkodzenia są mniejsze, 360 i to jest troszeczkę ból, szczerze wam powiem. Czas celowania, tak jak mówiłem, i celność 230-0,35, pancerz wieży, zobaczcie, 60 z przodu, 55 bok, z tyłu 55 również, tak więc tu na pancerz raczej bym się nie nastawiał, musimy bardzo, bardzo uważać. Bardzo podobna jest gra właśnie tak jak Leopardem PTA, również tym pojazdem bardzo fajnie się grało. Ja uwielbiałem grać PTA, on dostał kilka buffów, później jak już właśnie został poprawiony pojazd, naprawdę znakomity, polecam. Zdecydowanie przynajmniej dla mnie kiedyś E50, jeden z najlepszych pojazdów, teraz nie wiem, nie grałem po tej ostatniej zmianie. Wargaming strasznie skrzywdził moim zdaniem ten pojazd. Celność, nie, tam jest czas celowania chyba zmieniony strasznie, bo słuchajcie, na niemieckim dziale mamy czas celowania 3 sekundy. Hello, to nawet chyba niektóre radzieckie pojazdy nie mają czegoś takiego. To była katastrofa, to co Wargaming zrobił z tym pojazdem i tak naprawdę ten pojazd zobaczyć obecnie w bitwach, to tak jakby ślepa kura znalazła ziarno. Powiem wam, że naprawdę E50 bardzo, bardzo mało jest w bitwach. Ogólnie na 9 poziomie mamy bardzo dużo fajnych czołgów średnich. Ja uwielbiałem grać pojazdami właśnie 9, uwielbiam dalej 9 tieru, a szczególnie właśnie pojazdami średnimi. Teraz mamy jeszcze właśnie, doszedł włoski pojazd. Może dla mnie nie aż tak fajny jak właśnie te wcześniejsze. Dla mnie chyba najlepszym pojazdem jest oczywiście Bacchatilion 25T AP. Jest to niesamowity wymiatacz na swoim poziomie. Uwielbiam ten pojazd. Naprawdę wiele razy już zresztą widzieliście w bitwach, co on może zdziałać w pojedynkę. Tak więc słuchajcie, tak wyglądają suche dane. Jeszcze wyposażenie. Tu, tak jak wspomniałem wcześniej, możemy zamontować dosyłacz. Tak jest, nie jest to normalny, standardowy magazynek, jest to automatyczne doładowywanie. Dodatkowo jeszcze możemy zainstalować stabilizator pionowy, jak i również wentylację. Jeżeli ktoś nie chce wentylacji, może użyć optykę, żeby powiększyć zasięg spotowania. To już tylko i wyłącznie zależy od was, co chcecie na tym pojeździe wozić. Tak więc słuchajcie, tak pojazd się prezentuje. Mówię, wygląd, sylwetka bardzo mała w porównaniu do choćby nawet właśnie do tego pojazdu. Tak więc tu jest naprawdę dość spory plus. I teraz zobaczmy jeszcze na maskowanie. Właśnie Bacchat ma 48, a standard B 51. Słuchajcie, jest nawet niby lepiej. Ale Leopard PTA 53 maskowanie posiada. Tak więc słuchajcie, no w porównaniu, kurczę, Bacchat nie ma aż tak dobrego maskowania. Aczkolwiek ja grałem tym pojazdem wiele, wiele set razy i moim zdaniem Bacchat 25T AP jest naprawdę świetnym pojazdem, jeżeli chodzi nawet i o maskowanie. Dobra, to by było na tyle. Zabierajmy się za testy. Tutaj jeszcze zobaczymy sobie sylwetki tych dwóch pojazdów obok siebie i zobaczcie, jaka jest różnica w wysokości. Naprawdę T50 jest dość wysokim pojazdem i dość dużym w porównaniu właśnie do włoskiego pojazdu. Patrząc z góry, zobaczcie nawet na skodziankę, jaka jest ona duża w porównaniu do Włocha. Dobra, mamy pierwszy teścik na mobilność, długa, prosta i tu
jest fajna sprawa, jeśli chodzi właśnie o tę 50. Słuchajcie, aż 1000 koni, 26 koni na tonę, tylko że prędkość maksymalna tego pojazdu to jest niestety 50 km na godzinę, gdzie Włoch ma 65 i tu jest dość duża przewaga. Ale przy starcie Skodzianka naprawdę świetnie sobie radzi i mam nadzieję, że zaraz to zobaczymy właśnie przy podjeździe pod górę. 1000 koni jednak robi, słuchajcie, swoje. Tymi gabarytami ten silnik naprawdę nadrabia i wcale nie czujemy, grając właśnie z Kodzianką, że gramy aż tak wysokim, dużym pojazdem w porównaniu do właśnie prototypu standard B. Jeszcze nie powiedziałem o opuszczaniu działa Skodzianki, minus 8 stopni, gdzie Włoch posiada minus 10 stopni, jednak różnica jest. Czas celowania Skodzianki jest 2,2, celność 0,35. No i tu widzieliście doskonale, jaka jest różnica w mocy silnika. Obrót myślę, że raczej będzie taki sam. Ja nawet delikatnie wcześniej zacząłem ten obrót robić, a mimo to Skodzianka mnie dogoniła. I tak więc myślę, że obrót jest bardzo, bardzo podobny. I teraz szybko strzelność. Słuchajcie, przeładować cały magazynek, trzy pociski w Skodziance to jest 25 sekund. Tu we Włochu doskonale widzieliście, ile musimy przeładowywać, jeśli byśmy chcieli przeładować cały magazynek. Słuchajcie, brakuje, moim zdaniem, brakuje tego jednego pocisku, żeby były cztery, tak jak jest to na dziesiątce. Na dziesiątce tamten pojazd naprawdę robi fajną robotę, jest dość długo również, ale mimo wszystko jednak te cztery pociski zdecydowanie lepiej mi przynajmniej odpowiadają niż te właśnie trzy. No i dobra. Zobaczcie, pomiędzy pociskami to jest właśnie ból. 3 sekundy. Gdyby było przynajmniej te 2, 2,5, już by było zupełnie inaczej. Tak więc tak się testy prezentują, a teraz pojedziemy dwie bitwy i na tym zakończymy odcinek. Bitwa na mapie Święta Dolina. Kiedyś powiem wam, ta mapa zupełnie inaczej wyglądała i moim zdaniem zdecydowanie fajniej wyglądała. Teraz tych budynków, tego gruzu jest tak nawalone, a już w tym trybie, kurczę, wojennym, dla mnie przynajmniej nie da się grać normalnie, no bo strasznie dużo właśnie jest takich elementów, gdzie nam przeszkadza, czy w oddawaniu właśnie strzałów, czy ogólnie w jeździe. Jak dla mnie ta mapa kiedyś zdecydowanie była fajniejsza niż na chwilę obecną, ale nic, wylosowało tak jak wylosowało, tak więc jedziemy. Patrzcie na losowanie. Kurczę, dodało nam po jednej ósemce na drużynę. I co takie ósemki mogą zrobić w takiej bitwie? Owszem, coś tam mogą zrobić, ale słuchajcie, tutaj nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby właśnie ci gracze, którzy grindują, bo to są pojazdy drzewkowe, to nie są pojazdy premium, to są pojazdy właśnie drzewkowe i ci gracze, którzy grindują, no to jest totalnie odpychające właśnie coś takiego jak kurde Wargaming nic z tym nie zrobi, to naprawdę sami chyba będą grali w tą grę, bo to jest no bardzo, bardzo częste i ja spotykam bardzo dużo razy, jak właśnie kurde wylosuję po jednej ósemce, a resztę dziewiątki, a nawet same dziesiątki. Jeden strzał oddany, 385, tak nam polosowało, tak więc delikatnie powyżej normy. Jest jedna artyleria, muszę tutaj bardzo uważać. No jest kolega w heavyku. Ups, niedobrze, niedobrze. Ale chyba nie ma sensu kopać się z koniem. No nic, poczekamy na jakieś wsparcie. I tu powiem wam, nie byłby problem przy takim przeładunku, długim przeładunku, no bo słuchajcie, jednak to jest długi przeładunek, ponad kurczę 12 sekund, to jest jednak sporo. Ale gdybyśmy mieli większe uszkodzenia, tak jak powinny być na dziale 105 mm, czyli 390, no to myślę, że ta gra tymi pojazdami włoskimi byłaby zdecydowanie bardziej przyjemniejsza. No i ładujemy ten drugi pocisk. Zobaczmy, ile mi zajmie. Ponad 12 sekund, słuchajcie, to jest jednak sporo. I trzeci pocisk. Nie załadujemy.
Na pewno komfort grania pojazdem tym z doładowaniem automatycznym jest niesamowity. Nie musimy, przykładowo, nie musimy się martwić gdzieś tam, jak oczekujemy na przeciwnika, jak wyjedzie czy coś takiego, jak na przykład pozbędziemy się jednego pocisku. Doładowuje nam się on automatycznie i to jest naprawdę niesamowity komfort. A grając przykładowo taką T-50, mamy trzy pociski, wystrzelimy jeden, no i wtedy zastanawiamy się, czy przeładować, tak żebyśmy mieli pełny magazyn, czy poczekać na przeciwnika, a jak znowu poczekamy, no to mamy tylko do dyspozycji dwa pociski. Tak więc granie takim magazynkiem nie jest wcale łatwe. Tu zdecydowanie jest lepiej, z tego względu, że ten pocisk automatycznie nam się doładowuje. Fakt, pomiędzy pociskami mamy bardzo długi czas, 3 sekundy jest to długo, o wiele za długo. No i jednak jak wyładujemy wszystkie pociski dostępne, no to później ten pierwszy, zanim on się nam załaduje, słuchajcie, to mija naprawdę bardzo, bardzo długi czas. Bitwa na razie 4-3, aczkolwiek musimy chyba wracać z tego względu, że przeciwnik zraszował tamtą flankę. Na szczęście mamy dobrą mobilność, 65 km na godzinę. Dobra, coś tu mamy. Najlepiej właśnie jest używać tego automatycznego magazynu, gdzie oddamy jeden strzał i wtedy po prostu czekamy, aż ten trzeci pocisk nam się załaduje. Teraz zobaczcie, ile ja muszę poczekać, aż będę miał ten pierwszy pocisk. To jest naprawdę tragedia. Wargaming konsolowy strasznie, moim zdaniem, kiepsko podszedł do tych magazynków włoskich. Na PC-cie zupełnie inaczej to wygląda. Ten przeładunek jest o wiele, wiele krótszy. Jest to naprawdę ból, że tak powiem. Dobra. Aczkolwiek powiem wam, że działo dość fajnie się spisuje. No i teraz znowu czekamy. Długi, naprawdę bardzo długi jest ten przeładunek. A przypominam, mamy uszkodzenia, kurczę, tylko 360 standardowo, a nie 390, tak jak na standardowej 105. Ups, nie weszło. Jest 6-9. Tak więc wynik, no, niezbyt ciekawy, aczkolwiek, no, zaraz zobaczymy. Jak na razie 2700 i zobaczcie, znowu przeładowuje. 14 sekund, aż mi się załaduje ten pierwszy pocisk. Długo, naprawdę bardzo długo. Musimy dobrze operować pociskami. Ale na pewno jest to niesamowity komfort, słuchajcie, jak mamy to automatyczne doładowanie. Dobra, koniec fałeczki. No i znowu czekamy i słuchajcie, czasami są takie sytuacje, gdzie musimy użyć tego nawet, tego pierwszego, a czyli w sumie ostatniego pocisku i później czekać, aż nam po 14 sekundach się załaduje pierwszy pocisk. Ale czasami po prostu takie sytuacje są, gdzie niestety musimy użyć wszystkich tych właśnie pocisków, no i później poczekać na załadunek. Dobra, mamy dwa. Jest posz, dziewiąty. Jest to magazynek teraz. Kiedyś był to pojazd jednostrzałowy, teraz jest to magazynek. Ups. No, come on. Oho. Dobra. No szkoda. Niepotrzebnie przyjąłem, no ale niestety, czasami tak bywa. Zostały trzy pojazdy. 3400 jak na razie uszkodzeń. Tak więc nie za tęgo. Mapa. Słuchajcie, na taki pojazd miękki, z dobrą mobilnością, na pewno na otwartych mapach świetnie się odnajdziemy. Tu grając na małej mapce, nie jest to duża mapa, słuchajcie, no to niestety musimy bardzo, bardzo się pilnować. Ja już jestem na hita od każdego z tych pojazdów, tak więc jeżeli nie chcę dokonać żywota, muszę uważać. Dobra.
Chodź kolego, chodź. Dobra, i zobaczcie, jednak kurczę, pomiędzy pociskami te 3 sekundy to jest długo, naprawdę to jest długo. Jeszcze nie weszło. Ale ogólnie powiem wam, granie właśnie tym prototypo standard B nie ma tragedii, tylko mówię, jak dla mnie powinien być jeszcze jeden pocisk, wtedy byłby pojazd naprawdę świetny. Jeśli na przykład będę omawiał dziesiątkę, od razu wam powiem, jeśli chodzi o mobilność, dziesiątka nie jest tak mobilnym pojazdem jak właśnie dziewiątka. Dziewiątką zdecydowanie lepiej możemy, więcej sobie możemy pozwolić. Nie jest, dziesiątka jest dość mułowata w porównaniu właśnie do dziewiątki. Ale tam posiadamy 4 pociski i to jest naprawdę duży plus. Zresztą sami zobaczycie w testach na szybkostrzelność. Ajajajajaj. Albo ty, albo ja. Dobra. Tam jest jadziunia. Prawie pełna. Ups. Kurde, niby dobre maskowanie mamy, ale tak sobie. No i zobaczcie, świeci mnie gościu. Nie mogę wyjechać. Dobra. Oho, będzie po mnie. Ach, trafił w murek. Chyba kolega użył hita. A w sumie on chyba nie ma hitów, tylko ma hesze. Czyli pociski burzące. Na podstawie ma APCR-y. No to przez murek, kurczę, powinien APCR bez problemu przelecieć. Pamiętajcie o tym, właśnie przy takich murkach, ja nie cierpię właśnie tego dziadostwa, a szczególnie na Ruinbergu chyba, tak, na Ruinbergu jest tych mureczków trochę i hitem, ani właśnie pociskiem burzącym nie dacie rady przebić. APCR i APEKi bez problemu przelatują przez właśnie mureczki. Dobra, prawie 5000 uszkodzeń, nie ma jakoś, nie wiadomo, kosmicznego wyniku. Ale MK wpadła. No i 7 pojazdów zniszczonych. Proszę bardzo. Dobra, pojedziemy jeszcze jedną bitewkę i na tym zakończymy odcineczek. Tym razem mapa otwarta, piaszczysta rzeka w nocy. Uwielbiam naprawdę tą mapę. Naprawdę świetnie mi się gra na takich właśnie otwartych, starych mapach. To jest stara mapa, czy choćby nawet El Haluf, również niesamowita mapka. Brakuje mi, powiem wam, kopalni, bardzo mi brakuje kopalni, Komaryna. Niestety, na tych mapach nie możemy grać na wyższych poziomach, nie wiem dlaczego. Na PC-cie jakoś nie ma problemu, a na konsoli jest problem. Tym bardziej, że kiedyś graliśmy przecież, kurczę, na dziewiątkach, na dyszkach, na tych mapach i nie było żadnego problemu. Dobra, losowanie również dość fajne, dziewiątki, dziesiątki, ósemeczki, jest jeden kwadrat. No i dobra, zajmiemy odpowiednie miejsce dla nas. Zobaczymy, jak nasza drużyna się rozjedzie. Widzę w plutonie, po przeciwnej stronie jest 2 czołgi lekkie, więc na nich musimy uważać. Zwracajcie uwagę, jakie pojazdy są właśnie, kurczę, w plutonie po przeciwnej stronie. Z tego względu, że słuchajcie, na takiej mapie otwartej te pojazdy mogą naprawdę niezłą rzeźnię zrobić. A ten stoi jak wmurowany, że tak powiem. Dobra. Stąd. No i brakuje jednego pocisku. Niestety. Ale zobaczcie, nie ma lightów, nie wiem gdzie... Aha, jeden pojechał sobie tu. I bardzo dobrze, że sobie pojechał, ale mamy towarzystwo, jedzie po prawej stronie. I to nie byle jakie, jedzie piątka i Conqueror. Tak jest. Dobra, mam jakieś wsparcie jest. To jest na pewno niesamowity plus, słuchajcie, automatyczny magazynek. Czekamy, oceniamy sytuację, zmieniamy pozycję, a
cały czas, przez ten czas doładowuje nam się pocisk. To jest naprawdę coś pięknego. Nie musimy się wcale martwić o to, czy musimy wshadować, czy nie musimy. Ops, no to nie było zbyt mądre. Dobra, jedzie Conqueror, chociaż się go złapiemy. No tutaj mu nic nie zrobię niestety. Uciekam stąd. No i ból jest w postaci tych 3 sekund pomiędzy pociskami. To jest za długo. A ten lajcik stoi cały czas, kurde, w tym kanionie, gdzie powinny pojechać się czołgi ciężkie ode mnie, a nikt tam nie pojechał. Zobaczcie, no kompletnie nikt nie pojechał. Już jest 0 do 2, niezbyt różowo to widzę. A chociaż tych 2 asów byśmy skończyli. Dobra, jedziemy, nie ma na co czekać. Zawsze jakieś swoje 5 groszy musimy wsadzić. Dobra, tego dobijemy. Dobra, no tego to niestety nam zabraknie, jednego pocisku, tak jest. Tak jak cały czas twierdzę. No, przydałby się ten jeszcze jeden pocisk, ale na szczęście gościu zszedł. Co tu się wyprawia, tak patrzę. Tamta flanka, no tak stoją 2 pojazdy przy naszej bazie. Trzeci kampi koło naszej arty, jakiś czołg średni. Co tu tam stoi w ogóle? O tu słuchajcie, zagrożenie jest w postaci tych 2 czołgów lekkich po przeciwnej stronie. Słuchajcie, jest to Pluton. Jeszcze lighty 10 poziomu. One tu powinny naprawdę niezłą robotę zrobić. Tylko że tak, czołgi ciężkie porozjeżdżały się po bokach. A znowu niszczarki kampią na bazie. No i tu drużyna przeciwna trochę nie popisała się. Gdzie nasi już dojeżdżają do nich, do bazy. Weszło. No i znowu przeładowujemy. Aha, T-95 wyjechał sobie na otwartą przestrzeń. No już go nie ma. Nie róbcie czegoś takiego grając tak wolnym czołgiem. No tamten gościu po przeciwnej stronie tą T-95 przynajmniej ma obstawę. Ach, chciałem doładować jeszcze jeden pocisk, niestety ani gościa nie trafiłem. No i teraz mam problem, muszę uciekać. Jak na mnie wyjedzie, no to będzie lipa, totalna lipa. I tu również musimy na to zwracać uwagę. Słuchajcie, jeżeli wyjeżdżamy na przeciwnika i nie mamy pełnego magazyna czy magazynu, no to może być to naprawdę różnie. Ogólnie grając czołgiem z magazynkiem, starajcie się, jak wyjeżdżacie już na przeciwnika, załadujcie na full i wtedy, no chyba że jest na ogrysku i chyba że nie ma wsparcia. Dobra, doładujemy, doładujemy. Ok, możemy bić. Ajajajajajajaj. Kurde. Cały obiekt 430U. Ten pojazd ma, tak jak IS-7, magiczny pancerz, słuchajcie. Bardzo dużo potrafi odbić. Nie wiem, tym kurczę lightem sobie stanął w miejscu i stoi gościu. Dobra, tu jest Fosz. No, już jest sytuacja nieciekawa. 7 do 10, a te 2 lighty ciągle żyją. No, odwróć się kolego, odwróć się, tak żebym mógł, tak żebym miał ciebie bokiem. Aha, wycofał całkiem. Dobra, nam przejmują bazę. Okej. Niestety. Dobra, na szczęście typa nie ma. Trzydzieści sekund.
Czyżby to były te dwa lighty u nas na bazie? A nie, jeden jeździ przy ich bazie. Co my tu mamy? 14 sekund. 12, 11, 10, 9. Grill, ale i coś jeszcze, bo jest dwa pojazdy. Nie, kurde, a nie, trafił, dobrze, trafił koleżka. Oho. No i kurde, nie mam jeszcze jednego pocisku. Nasza polska ósemka stoi, tak jest. 53 TP. No, weź mnie pchnij jeszcze, no tak. Weź mnie jeszcze pchnij. No i słuchajcie, straciliśmy obiekta 277, straciliśmy chyba ISA 7. Te lighty ich porobiły. I tak jak wam mówiłem, to będzie najgroźniejszy element w tej grze, czyli te dwa czołgi lekkie. Jeden posiada 800 HP, a drugi nie wiem nawet ile posiada. No nie pchaj mnie, co ty robisz, kurde. A lighty, zobaczcie, ja mam spota, no i właśnie. I będzie po mnie? Ach nie, udało się. To jest naprawdę niesamowicie niszczycielska siła, takie dwa lighty 10 poziomu na otwartej mapie. Musimy bardzo, bardzo uważać. Ja teraz nawet go nie wykryję. Gościu gdzieś stoi sobie tam napiernicza, ja nic tutaj nie zrobię niestety. Wyjadę to pewnie zaraz, no aha, już jest Emil. No podjedź kolego, podjedź. Dobra, jest lajcik. Tak, żeby wyjechał na... nam na... a nie wyjeżdża. Kurde, ta dziesiątka również jest na hita. No i właśnie to jest to, cały Emil. Dobra, jedzie light. Ten z większą ilością HP. No i niestety. Pozamiatały. Tak jak mówiłem, słuchajcie, na początku bitwy. Takie lighty to jedna wielka siła niszczycielska. No i tak się stało. Jeszcze zaraz zobaczymy, ile one zrobiły. Ja zrobiłem 5400, mamy medal obrońcy, a oni 4200 i 3200. No jak na lighty to chyba nie jest źle. Dobra, słuchajcie, tak się prezentuje wokół Hinzula. Prototipo standard B, czyli dziewiątka włoska i już niedługo, może w następnym tygodniu, oczywiście będzie dziesiąteczka wokół Hinzula. Progetto Spaghetto. Tak więc dziękuję wam ślicznie za uwagę i do usłyszenia. Hej!